Cześć, witam Was serdecznie, zapraszam na Q&A, czyli Wy pytacie na Instagramie, pytaliście, a ja dzisiaj odpowiadam. Pytań sporo jak zwykle było, ciężko było mi wybrać, byliście tak mega kreatywni, że naprawdę miałam spory dylemat. Jeżeli Wasza odpowiedź na Wasze pytanie nie pojawi się w dzisiejszym odcinku, to bardzo prawdopodobne, że już na nie odpowiadałam, więc zapraszam Was do poprzednich Q&A, a ja zaczynam. Pierwsze pytanie jest o to, że jeżeli do końca życia miałabym słuchać tylko jednej piosenki, to jaka by to była piosenka? Powiem Wam szczerze, że to jest tak trudne pytanie. Jestem ciekawa, czy Wy umielibyście na nie odpowiedzieć, bo ja mam spory dylemat albo nawet nie jestem w stanie odpowiedzieć na nie. Teraz mam fazę na kilka piosenek. Ja tak właśnie żyję piosenkowymi fazami. Oczywiście są szlagiery, które uwielbiam przez całe życie i do których często wracam i bardzo, bardzo mi się podobają, ale jakbym miała wybrać coś jednego, to chyba nie byłabym w stanie. Teraz bym powiedziała, że to jest chyba Imagine Dragons Thunder albo jakiś Ed Sheeran, Galway Girl. Tak, albo Shape of You, to mi się dalej nie nudzi, to już bardzo długo. Ale to nie jest coś, co chyba wybrałabym na całe życie. Na całe życie wybrałabym coś klasycznego i energetyzującego. I nie wiem, co to byłoby. Było jakaś Aretha Franklin, Bob Marley, Don't Worry, Be Happy, te klimaty. Coś, co by mi dodawało energii i zawsze podnosiło na duchu. Ale wiecie, jak to jest z piosenkami? Trudno wybrać te jedną ulubioną. Co byś zrobiła, gdyby do ciebie do domu zapukała Kim Kardashian i dała ci paczkę ze wszystkimi kosmetykami na świecie? Słuchajcie, tak naprawdę chyba mam za małe mieszkanie, za małą przestrzeń, żeby pomieścić wszystkie kosmetyki na świecie. Ale cóż ja bym mogła zrobić? No na pewno bym się ucieszyła niezmiernie. Powiedziała, że nie jestem w stanie tego wszystkiego przyjąć, bo pewnie bym nie była. Pewnie bym powybierała kilka fajnych rzeczy, a część pewnie rozdała. Może na rozdanie, może znajomym, może gdzieś zawiozła dla potrzebujących, bo wszystkie kosmetyki na świecie to jednak za dużo, a samą Kim Kardashian pewnie zaprosiłabym na kawę, no bo cóż miałabym zrobić, także kawka z Kim Kardashian. Pytanie, które chyba najczęściej się pojawiało, to czy planuję drugą książkę? Gdyby pojawiła się taka możliwość, czy planuję w przyszłości napisanie następnej, czy myślę o drugiej książce? Powiem Wam szczerze, że szczerze, jak najszczerzej, że na razie żyję tą pierwszą i nie planuję drugiej. W moim życiu mam już zaplanowane kilka dużych rzeczy, niekoniecznie tylko YouTube'owych, ale pewnie jakoś tam z YouTube'em będą się wiązać, ale raczej stawiam na takie prywatne życie. Dużo zmian się u mnie szykuje i zaraz pojawiają się znaki zapytania, a to jest właśnie takie Q&A. Będzie się działo, więc myślę, że na razie mam takie rzeczy na głowie i druga książka nie jest w tym momencie w mojej głowie, także uspokajam. Na tę chwilę nie planuję, a szykuję się dużo, dużo różnych fajnych rzeczy, którym jestem już super podekscytowana i nie mogę się doczekać, ale ja też tak nie lubię mówić zawczasu, niech już dojdzie, niech już będzie bliżej, niech już się dzieje, to na pewno Wam opowiem o wszystkim, co się u mnie dzieje, a póki co książki nie planuję. Każda blogerka kupuje góry ubrań, ale żadna nie mówi, co robi z tymi, których już nie używa. Nienoszone ubrania rozdajesz, sprzedajesz? Jeśli tak, to gdzie? Ja chyba nie należę do tych osób, które kupują góry ubrań. U mnie na kanale zdecydowanie częściej pojawiają się haule, w których są nowości kosmetyczne, a nie ubraniowe. Ja ubrania kupuję bardzo rozsądnie i bardzo z głową. Czasem, wiadomo, mam takie babskie napady, kupiłabym sobie coś bliżej nieokreślone, no i zazwyczaj idę poszwendać się po sklepach, ewentualnie z czymś wrócę. Ale podziwiam dziewczyny, które nagrywają takie ubraniowe hole, w których pokazują 30 nowych swetrów, płaszcze, spodnie, buty. Buty, dobra, buty się nie liczą. Bardzo zazdroszczę takich holi, bo ja jakoś nie umiem tak namiętnie i w takich ilościach tych ubrań kupować. Oczywiście ubrań mam sporo, ale mieszczę się w takiej jednej garderobie, która wcale nie jest aż taka duża. Tak naprawdę z jednej strony mam buty, z drugiej strony mam ubrania i nie ma tego miejsca aż tak wiele. Jak coś kupuję, to faktycznie staram się z tej szafy wyciągnąć coś, w
czym już nie chodzę, co już mi nie pasuje, co mi się nie podoba. I co wtedy robię? Nie sprzedaję tych ubrań, chociaż wiem, że bardzo wiele vlogerek właśnie te ubrania sprzedaje, czy wystawia na Vinted, czy na Allegro. Ja niestety wybieram z szafy jakieś takie pojedyncze ciuchy, których już nie chodzę. No i to nie opłaca się z jednym, czy dwoma, czy trzema rzeczami robić żadnych aukcji, ale też nawet to nie tyle, że się nie opłaca. Ja po prostu pytam koleżanki, znajomych, chcesz? Mam takie coś fajne, niezniszczone, może ci się przydać, weź sobie. Jeżeli ta ta osoba nie ma ochoty na to, nie podoba jej się to, to pakuje te kilka rzeczy do worka, do reklamówki, bo nigdy to nie jest wielki wór, i wywożę na charity, czyli tutaj mamy takie miejsce, gdzie po prostu oddaje się ciuchy, które później są sprzedawane, z których dochód jest przeznaczany na cele charytatywne. I ja naprawdę zamiast sprzedawać, jakoś tak mam, że wolę je po prostu oddać. Może jest mi po prostu łatwiej to zrobić, no ale przy okazji też mam nadzieję, że pomagam. Także u mnie nie ma tych gór ubrań, dlatego nigdy nie ma żadnej wyprzedaży i właśnie to z nimi robię. Oddaję albo znajomym, albo potrzebującym. Czy miałaś kiedyś wielki przypał, z którego masz teraz wielki ubaw? Słuchajcie, ja tych przypałów w życiu to miałam niezliczoną ilość i tak naprawdę o tym mógłby być osobny filmik. Może nagram coś takiego. Moje studenckie przypały, bo jakoś mam wrażenie, że na studiach tych przypałów miałam najwięcej. Dlaczego tak się stało? Pewnie dlatego, że wcześniej mieszkałam z rodzicami. Oni otaczali mnie jakąś tam opieką, jakąś tam całkiem dobrą, nie narzekam. Jakby to trzymali nade mną pieczę i za bardzo nie dawali mi się przewrócić. W sensie owszem, dawali mi się przewrócić i nauczyć na swoich błędach, ale nie robiłam jakichś takich mega wielkich faili. A na studiach jest tak, że wychodzi się z domu i to życie nagle garściami chce się chłonąć i czerpać, no i wtedy zdarzają się fejle i tak zwane przypały. Było ich sporo pamiętam, włącznie z tym, że zgubiłam chyba każdą możliwą rzecz na studiach. Tak. Dowód osobisty, legitymację studencką, pieniądze, telefon, czapki, szaliki, kurtki, czego ja nie pogubiłam. Raz nawet skupiłam też siebie. To jest mój przypał, który pamiętam do dziś. Dużo ich pamiętam, ale ten jeden, kiedy zgubiłam siebie, też pamiętam. Znajomi odstawili mnie, mieli mnie odstawić po imprezie do domu, w sensie mieli mnie podrzucić samochodem. No i wystawili mnie tak, że miałam 10 minut w linii prostej do domu, ale niestety jakoś zabłądziłam nad ranem, wracając do domu, i droga z 10 minut wydłużyła się do godziny 10 i nie umiałam trafić do tego domu, ale cały czas krążyłam po okolicach, ale tak się zgubiłam, tak się zamotałam, tak weszłam, że w pewnym momencie już po prostu nie wiedziałam, gdzie jestem, a to było rano, więc było mi też ciężko, ale w końcu po godzinie zobaczyłam ulicę, na której powinna była się znaleźć od razu. No i szczęśliwie w końcu w rezultacie do tego domu trafiłam. Tylko że ta podróż była trochę wydłużona. Co by zrobiła, gdyby nagle odezwał się do ciebie Jeffree Star lub Kylie Jenner? Nie wiem, co dzisiaj macie z tymi Kardashiankami i Jennerkami, albo ja co mam, bo to ja w sumie te pytania wybrałam. Z propozycją wypuszczenia na rynek swojego własnego kosmetyku. Wiązałoby się to jednak z wyjazdem do USA na kilka dobrych miesięcy, bez możliwości nawet krótkiego powrotu do domu oraz zamieszkania przez ten czas w małej kawalerce. Zgodziłabyś się, czy raczej szukałabyś współpracy w Polsce? Jeśli zdecydowałabyś się wyjechać, jaki kosmetyk byś stworzyła? No, bardzo fajne, kreatywne pytanie. Bardzo fajnie by było, gdyby Jeffree Star albo Kylie Jenner się do mnie odezwali, jak najbardziej. Ale ja jednak bym się nie zgodziła, bo są tutaj dwa warunki, w zasadzie jeden, którego nie byłabym w stanie spełnić. Mieszkanie w małej kawalerce absolutnie by mi nie przeszkadzało, mieszkałam w różnych miejscach, mieszkałam i na pokoje. Wiadomo, już się troszeczkę od tego odzwyczaiłam, jednak jak ma się swoje mieszkanie, swoją przestrzeń, to jest ten komfort, ale nie miałabym chyba problemu, żeby znowu zamieszkać w kawalerce, absolutnie, zwłaszcza gdzieś w Nowym Jorku, w USA, w LA, nie przeszkadzałoby mi to. Ale, właśnie, jak miałabym na pół roku wyjechać, nie wracać, zapomnieć o rodzinie i o wszystkich, to myślę, że nie dałabym rady. W sensie, jakby, owszem, trzeba się rozwijać, trzeba się realizować, trzeba spełniać swoje marzenia i pasje, ale trzeba mieć też jakąś hierarchię wartości, która mówi nam, co jest dla nas ważniejsze. A u mnie, myślę, że to nie wiecie, mam nadzieję, rodzina i bliscy będą zawsze nad karierą i nad
nad marzeniami. W sensie fajnie jest, ja realizuję się, nic mnie nie blokuje, ale jeżeli miałabym wybrać to lub to, to u mnie zawsze jednak rodzina, bliscy i te wartości są na pierwszym miejscu, więc tak, jakbym się miała z nimi nie kontaktować, wyprowadzić, nie odzywać, to niestety musiałabym podziękować. Czy kiedykolwiek w szkole któryś z nauczycieli kazał ci zmyć make-up? Jak odpowiedzieć takiemu nauczycielowi, aby nie być pyskatą, ale jednocześnie odmówić? No właśnie, trudny temat. Ja akurat przypałów, że tak powiem, z makijażem nie miałam, bo ja się jakoś zbytnio do szkoły nie malowałam. Za to całe praktycznie moje szkolne lata miałam przypały z gadaniem. No ale tutaj nauczyciele akurat mieli rację. Moi rodzice byli wzywani do szkoły pod pretekstem, że Aśka gada i gada i gada i przeszkadza i gada i gada. No ale co no gada? No co no plastrem buzię zakleić? No nie, ja powinnam była siedzieć cicho. Chociaż tak naprawdę no źle na tym gadaniu nie wyszło. Teraz do Was mówię. Ale jeżeli chodzi o makijaż, to wydaje mi się, że sprawa jest dość trudna. Na początku trzeba ustalić, jakie są zasady szkoły. Jeżeli zasada szkoły jest taka, że faktycznie tego makijażu nie można nosić, to myślę, że nie mamy tutaj co odpowiadać, nie mamy co pyskować i nie mamy co dyskutować, no bo zasady są po to, nie żeby je łamać, a żeby ich przestrzegać. Jednak ja z tego założenia wychodzę. Ale jeżeli można nosić makijaż, to ja myślę, że można spokojnie nauczycielowi powiedzieć, zapytać go po prostu, dlaczego tak uważa, co mu w tym makijażu przeszkadza, dlaczego uważa, że jest niestosowny, jeżeli mamy pełne prawo go nosić. Ja myślę, że jak mamy prawo go nosić, to powinniśmy o to swoje prawo walczyć, ale oczywiście spokojnie, nie pyskować dyskusją, zapytać po prostu, jak on się na to zapatruje, co mu w tym przeszkadza, przecież pomalowałaś się rano, uczysz się mimo wszystko, nie rozpraszać ten makijaż, nie malujesz się na lekcji, nie przeszkadzasz tym ani jemu, ani sobie. I także to jest Twoja twarz tak naprawdę, ale pamiętajcie o tym, że jak są zasady, że nie wolno, to nie wolno. Nie ma o czym dyskutować. To pytanie bardzo często też się pojawia, nie tylko tutaj pod Q&A, ale tak ogólnie. Czy dostajesz paczki kosmetyków od różnych firm za darmo do testów? Musiałaś zostać popularna, żeby je dostać. No i właśnie paczki to też jest taki bardzo ciekawy temat, bo dużo osób pisze, jak coś pokazuje, bo faktycznie te paczki dostaję. Kiedyś mówiłam dawno temu, że dostaję ich mało, no ale jednak ta popularność kanału przyczynia się do tego, że tych paczek jest więcej. To jak pokazuję jakieś paczki, to ludzie piszą, też bym chciała za darmo dostać. No i właśnie myślę, że to jest fajny moment, żeby wytłumaczyć, o co tak naprawdę z tymi paczkami chodzi. Przez to, że tworzymy treści na YouTubie, przez to, że wkładamy w to mnóstwo pracy, przez to, że gromadzimy wokół siebie Was, czyli osoby zainteresowane, które chcą nas słuchać, które jakoś tam ufają naszym opiniom i ufają temu, co mówimy, dostajemy owszem od firm paczki i owszem, musiałam stać się popularna, że tak powiem. W sensie wiadomo, były firmy, które przysyłały mi już paczki dawno temu, przesyłają je do dzisiaj, ale są też firmy, które przyszły do mnie w trakcie prowadzenia tego kanału. Jak to działa? To nie działa tak, że ja kogoś proszę, żeby mi wysłał paczkę. To nie działa tak, że ja komuś zostawiam kontakt. To nie działa tak, że błagam o te paczki i tak dalej, i tak dalej. To czasem nawet nie działa tak, że firma nas informuje, że dostaniemy paczkę, po prostu dzwoni kurier i coś przynosi. Skąd mają nasz adres, albo podaliśmy im 1000 lat temu nasz adres, albo robiliśmy jakąś współpracę i ten adres został, albo biorą je z agencji, albo biorą je od menadżerów. Tak naprawdę to jest małe środowisko i tym adresem nie jest ciężko się wymienić. Dlatego jak ktoś mówi, że przyszła paczka niespodzianka, jest wielce zaskoczony, a ludzie oburzeni, jak możliwe, że niespodzianka, na pewno o tym wiedziałaś, to nie. Czasem jest to faktycznie niespodzianka, bo po prostu na przykład mają nas w bazie i wysyłają nam paczkę, której my się nie spodziewamy. Są to bardzo często nowości PR-owe, coś co wychodzi na rynek, coś co się pojawia i działa to na tej zasadzie, że oni nam to oferują i niczego od nas nie wymagają. Czyli nie musimy o tym pochlebnie mówić, przynajmniej u mnie tak jest, może tak, wróć. Mówię to na swoim przykładzie. Otwieram drzwi kurierowi, otwieram paczkę, jest mi bardzo miło. Zazwyczaj tych rzeczy używam, bo to są fajne rzeczy, czasami nie. Czasami są kiepskie. I ja ich używam, testuję je dla Was na żywo, niektóre używam w domu, nie pokazuję ich na kanale, niektóre używam w Get Ready With Me i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś te treści na kanale się pojawiają. Oczywiście ja nie mam w obowiązku
najmniejszym. Nikt mi niczego nie zastrzega. Nikt mi nie mówi, masz to pokazać wtedy i wtedy, w tym i w tym filmiku. Ja mam co do tego pełną dowolność, tak naprawdę nie muszę nawet tego pokazywać, mogę to rozdać komu chcę, albo wam na rozdanie, albo właśnie znajomym, przyjaciołom, mamie. I dla mnie taki układ jest bardzo w porządku, no bo dostaję paczkę, mogę sobie przetestować, nikt niczego ode mnie nie wymaga. Niemniej jednak istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że te produkty będziemy jednak używać i że będziemy je na kanale pokazywać. Od choćby przede mną leży tutaj paletka z Kat Von D, którą właśnie dostałam w ramach paczki PR-owej, którą używam i którą już wam wielokrotnie pokazywałam, bo bardzo mi się spodobała. No i firma, licząc na to tak naprawdę, że ten produkt nam się spodoba i że będziemy go używać i będziemy go pokazywać, stwierdza, że chce nam go wysłać. No i tyle w sumie. Jeżeli pytacie, jak dostać takie paczki, no to trzeba założyć kanał albo Instagram, albo jeszcze jakiś inny środek przekazu, zainteresować sobą ludzi, tym co mówimy, tym co robimy ludzi. No i myślę, że paczki po prostu same będą spływać. Ja o nic nie proszę, ale jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że je dostaję, testuję i mogę pokazywać wam. Czy długo przyzwyczaiłaś się do zmiany kraju po przeprowadzce? Mieszkam za granicą już ponad rok, a dalej ciężko mi przywyknąć do tego i czuć się jak u siebie. Wydaje mi się, że bardzo długo, że rok to było minimum, jak nie półtora roku. Ciągle czułam się źle, czułam się nie u siebie, czułam się zagubiona, czułam się... No niedobrze, niedobrze, w sensie wiem o czym mówisz, czułam taki wewnętrzny niepokój, że nie jestem u siebie, coś mi nie gra, coś mi nie leży, coś mi doskwiera i nie pasuje, ale po pewnym czasie to przyszło, przeszło. Wydaje mi się, że do takich rzeczy po prostu przywykamy i się przyzwyczajamy i później już jest z górki. Na pewno nie jest łatwo przyzwyczaić się do takiej sytuacji, ale wiedz, że to nie jest nienormalne, wiedzcie, że to nie jest nienormalne, bo na pewno jest nas więcej i to musi potrwać i musimy się do tego po prostu chyba przyzwyczaić. Trochę wody musi upłynąć, ale ja trzymam kciuki i wierzę, że będzie lepiej. U mnie tak było. No i w sumie to tyle. Pogadałam sobie troszeczkę. Mam nadzieję, że was czymś zainteresowałam. Coś nowego wam przekazałam, ale też miło spędziliście ze mną czas. Tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i za poświęcony czas. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia.